Pierwsza tegoroczna eliminacja rajdowych mistrzostw Polski już za nami. Korzystając z faktu, że w sporcie samochodowym nie dzieje się teraz zbyt wiele, postanowiliśmy przypomnieć Państwu przebieg zeszłorocznej walki na trasach rajdowych w Polsce. Dziś pierwsza część podsumowania. Ubiegłoroczne mistrzostwa składały się z 7 eliminacji, z czego aż 4 można było zdobyć punkty do klasyfikacji Mistrzostw Europy. Tak jak i w tym roku, tamten sezon rozpoczął zimowy rajd dolnośląski. Podobnie jak w roku bieżącym dowiedzieliśmy się, kto, czym i z kim będzie jeździł. Pamiętają zapewne Państwo olbrzymie zaspy śnieżne, jakie otaczały trasę tegorocznego zimowego. Ubiegłoroczny okazał się zimowym tylko z nazwy, bowiem w Kotlinie Kłodzkiej panowała iście wiosenna aura, a nawierzchnie asfaltowe w większej części były suche. Od początku ton rywalizacji nadawały dwie załogi. Robert Zgryczyński, Tadeusz Burkacki w Toyocie Selice oraz Mistrzowie Polski. Janusz Kulik, Jarosław Baran w Renault Megane Maxi, którym brak śniegu zdecydowanie odpowiadał. Na rajdowe trasy powrócił wicemistrz Polski z 93 roku Marek Gieruszczak. Jednak do mety nie dojechał, bowiem jego wysłużona Toyota odmówiła posłuszeństwa. Cezary Fuchs to kolejny comeback. Niestety i jego Toyota popsuła się, uniemożliwiając dojechanie do mety. Ostra walka zapowiadała się w grupie N. Lancerami Evo 4 wystartowali byli mistrzowie w tej kategorii Piotr Świeboda i Robert Herba. Od początku lepiej radził sobie Świeboda i on prowadził Wence. Herba narzekał na przygotowanie swojego Mitsubishi, ale bez większych problemów zajmował drugą pozycję. Jarosław Pineles, jadący również w Lancerze Evo 4, zapowiadał walkę o złoty medal w grupie N. Jednak podczas zimowego miał kłopoty ze skuteczną jazdą. Znakomity początek sezonu miał skazany na pożarcie przez młodszych rywali Wiesław Stec. Zajął niespodziewanie 5. miejsce w klasyfikacji generalnej i 3. w grupie N, a jego brat Zbigniew w identycznym Lancerze Evo 3 był 7. Do M3 zdominowanej przez młodych kierowców dołączył doświadczony Mariusz Ficoń, który zamienił Cinquecento na Renault Clio i od razu dał młodzieży szkołę, zwyciężając w klasie. Nieustępliwie walczył z nim kierowca Polsatu Tomasz Kuchar, ale musiał uznać wyższość Ficonia. Widowiskowo jeżdżący Cezary Zalewski w Skodzie Faworyt nie miał sobie równych w klasie A5. W N1, jak zwykle niezawodny, okazał się Jacek Sikora w Fiacie Cinquecento. Rajd zimowy był pożegnaniem Roberta Gryczyńskiego z Toyotą Celicą. Rozstanie to uczcił zwycięstwem. Jako że wygrał większość odcinków specjalnych, to w myśl nowego regulaminu otrzymał dodatkowy punkt. Druga nowinka w przepisach to wliczanie do końcowego wyniku wszystkich eliminacji, co po trosze preferowało jazdę taktyczną. Janusz Kulik zajął 2. miejsce. Na więcej nie było go stać, bowiem gdzieniegdzie trasę pokrywała warstwa lodu i śniegu. Właśnie w tych miejscach przewagę zyskiwał kierowca Toyoty. Gdyby Kulik dysponował takim autem jak w tym roku, wynik mógłby być zgoła odmienny. Grupę N wygrał zdecydowanie Piotr Świeboda, który marzył o powtórzeniu sukcesu z roku 96. Robert Herba nie mógł nawiązać walki ze Świebodą, ale za to znakomicie poradził sobie z pozostałymi rywalami. Zimowy 98 był debiutem zespołu Hołowczyc Management, którego kierowcy, Wojtkowie Zaborowski w Lancerze i Musiał w A-grupowym Cinquecento Abarth, zajęli w swoich klasach wysokie miejsca. A to zwycięzcy rajdu zimowego Robert Gryczyński i Tadeusz Burkacki. Szutrowy kormoran był w zeszłym roku 2. eliminacją. Jest to rajd chyba najbardziej lubiany przez kierowców i kibiców, jak również szalenie widowiskowy. Szkoda tylko, że jedyny. W Mistrzostwach Świata właśnie rajdy szutrowe stanowią większość. To na nawierzchniach luźnych kierowcy mogą wykazać się rzeczywistymi umiejętnościami. Mniej natomiast liczy się moc auta.
Już nie wchodzący do klasyfikacji rajdu i zazwyczaj nudny prolog w Olsztynie dostarczył wielu emocji kibicom ze względu na kilka drobnych wypadków. Prawdziwa walka rozpoczęła się dzień później. Gryczyński i Burkacki zadebiutowali w nowym aucie Toyocie Corolli WRC, takiej samej jak w Mistrzostwach Świata. Na przepięknych odcinkach specjalnych auto spisywało się bez zarzutu, stąd prowadzenie w rajdzie. Kulik i Baran nie poddawali się, choć z Gryczyńskim na szutrach nie mieli szans, jednak walczyli jadąc nieprawdopodobnie widowiskowo. Ich jednonapędowe Megaan wizualnie jechało zdecydowanie najszybciej, ale na podjazdach i wolnych nawrotach traciło wiele sekund. Po zwycięstwie w Polanicy Piotr Świeboda i Artur Skorupa uważani byli za faworytów grupy N. Początkowo jechali zgodnie z planem na pierwszym miejscu. Później zaczęła zawodzić technika i przewaga błyskawicznie topniała. Robert Herba i Andrzej Górski zapowiadali, że tym razem nawiążą walkę o zwycięstwo. Jednak rezultaty odcinków specjalnych temu zaprzeczały. Jak się okazało, ich karyzma po raz kolejny została źle przygotowana do startu. Wiesław Stec nie ukończył rajdu, wypadając z trasy z powodu przerwy w zasilaniu silnika. Jarosław Pinelec dojechał do mety na czwartym miejscu w klasie. Niewątpliwą atrakcją dla kibiców był start występujących w Mistrzostwach Świata Leszka Kuzaja i Krzysztofa Gęborysa. Doświadczenia z zagranicznych tras procentowały doskonałą jazdą. Dopóki awarii nie uległ bałek sprzęgłowy, zajmowali drugie miejsce, nieznacznie ustępując Gryczyńskiemu, a jechali przecież N-grupowym autem. Rajdu jednak nie ukończyli. Młody Wojciech Zaborowski po awarii Kuzaja objął fotel lidera grupy N. Ta dobra postawa była efektem mozolnych treningów i doskonałej znajomości auta. W gronie kandydatów do czołowych miejsc wymieniany był także Cezary Fuchs, ale już na pierwszym OS-ie awaria wyeliminowała go z walki. Marek Gieruszczak i Maciej Maciejewski po pechowym prologu na trasie spisywali się świetnie. Trzecie miejsce w klasyfikacji. Nie najlepsze wspomnienia z Kormorana zachowali Zbigniew Stec i Robert Bromke, których udział w rajdzie zakończyło efektowne dachowanie. W załodze nic się nie stało. W podobny sposób pożegnał się z szutrami Damian Gielata. W wolniejszych klasach Tomasz Kuchar pokonał wszystkich rywali w N3. W A5 rewelacją okazał się Wojciech Musiał w Cinquecento Abarth. W N2 zwyciężył Krzysztof Wołkowycki w Hondzie Civic, a Waldemar Doskocz okazał się najlepszy w debiutującym w Polsce pucharze Peugeota 106. W pucharze Cinquecento ponownie wygrał Jacek Sikora. Robert Gryczyński nie dał sobie odebrać zwycięstwa w rajdzie Kormoran i drugiego triumfu w sezonie. Bardzo obiecujący debiut Corolli. Janusz Kulik w znakomitym stylu wywalczył drugie miejsce. Kibice nie wierzyli, że tak szybko można z jednym napędem jeździć także po szutrach. Marek Gieruszczak ukończył pierwszy rajd po powrocie i to od razu na trzecim stopniu podium. To duży wyczyn. Olbrzymi sukces odniósł Wojciech Zaborowski po raz pierwszy w swojej karierze, zwyciężając w klasyfikacji grupy N, za nim Świeboda i Herba. Po raz pierwszy w karierze wygrali Kormorana Robert Gryczyński i Tadeusz Burkacki. Za tą wspaniałą walkę! Rajd Elmot należy do najtrudniejszych i jednocześnie do najciekawszych w Polsce. Jednak zanim się rozpoczął, doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Podczas zapoznawania się z trasą załoga Wojciech Musiał, Piotr Bożek uderzyła w drzewo. Musiał po kilku tygodniach opuścił szpital, a Piotr Bożek niestety w wyniku odniesionych ran zmarł po kilku miesiącach. Faworytem Elmotu był Kulik, ale niefortunnie dla niego trasa była mokra. Mimo to obrońca tytułu od początku narzucił szalone tempo. Jednak nie wiadomo, jak potoczyłyby się losy rajdu, gdyby nie seria nieszczęść, jaka dotknęła Gryczyńskiego. Najpierw dwie przebite opony, a potem awaria turbosprężarki spowodowały stratę nie do odrobienia. Mimo to Gryczyński gonił zawzięcie, wygrywając większość odcinków specjalnych.
Kolejny wspaniały pojedynek toczyli w grupie N Świeboda i Herba. Na każdym odcinku specjalnym dzieliło ich tylko parę sekund. Po świetnej jeździe pierwszy dzień wygrywa Herba, ale z niewielką przewagą. Bardzo dobrze spisywał się robiący stałe postępy Jerzy Wierzbołowski. Gieruszczak, wykorzystując problemy Gryczyńskiego, spokojnie usadowił się na drugiej pozycji. Hasło do trzech razy sztuka nie sprawdziło się w stosunku do Fuksa. Kolejny nieukończony rajd przez awarię techniczną. Zaborowski kontynuował dobrą passę z Kormorana, ale tym razem Herba i Świeboda byli poza jego zasięgiem. Coraz lepiej lancerem jeździł Zbigniew Stet. Doskonale rozpoczął rajd Paweł Dytko. Niestety urwane koło było przyczyną wypadku. Na szczęście załodze nic się nie stało. W klasie N3 ponownie zwyciężyli polsatowcy Kuchar i Szczepaniak, którzy zamienili Opla na Peugeota. Tuż za nimi utalentowany Łukasz Sztuka w awaryjnym Nissanie. W pucharze Peugeota tym razem najlepsi byli Krzysztof Koczur i Ryszard Ciupka. Drugie miejsce zajęli Waldemar Doskocz z Markiem Dobrowolskim. A w pucharze Cinquecento zwyciężyli Grzegorz Grzyb i Bartłomiej Sitek. A5 wygrali Marek Goczał z Maciejem Baranem przed Marcinem Turskim i Dariuszem Burkatem. Mimo drobnych błędów Kulik po raz drugi z rzędu zwyciężył w rajdzie Elmot. Marek Gieruszczak z niepokojem obserwował zmniejszającą się błyskawicznie przewagę nad Gryczyńskim. Udało mu się jednak dowieść drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Robert Gryczyński w znakomitym stylu odrabiał straty, jechał niezwykle dynamicznie. Do drugiego miejsca zabrakło niecałych 4 sekund. W NC drugi dzień należał do Świebody, który wyprzedził Herbę, zajmując 4 miejsce w generalce. Kulik i Baran, zwycięzcy rajdu. Rajd Polski, jedna z najstarszych imprez tego typu w Europie. W sezonie 98 po 23 latach powrócił pod Wawel. Od wielu lat stanowi eliminację Mistrzostw Europy o najwyższym współczynniku. Jak zwykle na starcie cała krajowa czołówka i sporo zagranicznych załóg. Po raz drugi pojawił się Leszek Kuzaj, tym razem w debiutującym w Polsce Mitsubishi Lancer Evo 5. W Krakowie wystartowała także druga eksportowa polska załoga, Krzysztof Połowczyk i Maciej Wisławski w Subaru Impreza WRC. Jak ogromną popularnością cieszą się w Polsce rajdy, świadczy liczba kibiców na prologu, którą oszacowano na około, uwaga, 140 tysięcy osób. To absolutny rekord Polski. Wszyscy nastawiali się na pojedynek pomiędzy będącym w tak zwanym gazie Hołowczycem i doskonale znającym trasę Kuligiem. Hołowczyc, prezentujący w Polsce po raz pierwszy imprezę WRC, jechał szybko. Jedyne zagrożenie stanowił Kulik, pozostali zawodnicy pozostawali daleko w tyle. Wicemistrz Europy Gian Marino Zenere był wyraźnie bez formy. Popełniał błędy, które kosztowały go sporo czasu. A Alex Fiorio zmagał się przez cały czas ze swym psującym się i niezbyt mocnym Fordem. Natomiast Janusz Kulik jechał koncertowo. Wygrał 4 pierwsze odcinki, odrabiając część strat z prologu, na którym złapał gumę. Potem zaczęły się problemy z przewodami paliwowymi. Auto przerywało, wymieniono 2 pompy paliwowe, ale usterki powtarzały się. Mistrz Polski zakończył pierwszy dzień, ale musiał się wycofać. Robert Gryczyński miał ogromną ochotę na zwycięstwo, ale tempo narzucone przez Kuliga i Hołowczyca było zbyt mocne. Jednak zawodnik ustępował tylko im. W grupie N od początku dominował Leszek Kuzaj, jednak pojawiły się kłopoty.
Najpierw odmówiła współpracy turbina, a potem błąd popełnił kierowca, lądując w sadzie. I trzeba było gonić rywali. 50, prawy z hamowaniem, do lewy 3 do bluta. Z nadarzającej się okazji skorzystał błyskawicznie lider klasyfikacji grupy N, mistrzostw Polski Piotr Świeboda. Niezbyt udanie zaprezentował się Robert Herba. Tym razem na przeszkodzie stanęło zapalenie oka. Dopiero czwarte miejsce w Ence. Szóstą pozycję w grupie N zajął Jarosław Pineles, który nadal jeździł szalenie nierówno. Siódmy w Ence i dziesiąty w klasyfikacji krajowej rajdu Polski był Wiesław Stec. Uczeń Kankunena, Toni Gardemeister, mimo zdemolowania przystanku i sporych zniszczeń w samochodzie, dojechał do mety na czwartym miejscu. Marek Gieruszczak z powodu awarii skrzyni biegów nie dojechał do mety. Święto w ekipie Cezarego Fuchsa, który po raz pierwszy w sezonie ukończył rajd i to na trzecim miejscu w Mistrzostwach Polski. Bardzo dobrze wypadł Wojciech Zaborowski, zajmując trzecie miejsce w grupie N. W klasie N3 zwyciężyli bracia Bębenkowie, podopieczni Kuliga. Załoga Polsatu tym razem na drugiej pozycji. Wśród Peugeotów najlepszy był Waldemar Doskocz. W klasie A5 triumfował Cezary Zaleski, który wreszcie uporał się z awaryjną Skodą Felicją Hitcar. A puchar Cinquecento niemal tradycyjnie dla Jacka Sikory. Drugi dzień rajdu nie przyniósł wielkich zmian. Kołowczyc po awarii Kuliga zdecydowanie zwyciężył. Robert Gryczyński, zajmując drugie miejsce, znacznie przybliżył się do tytułu Mistrza Polski. Trzecie miejsce Cezarego Fuchsa w rankingu Mistrzostw Polski i po raz pierwszy w sezonie na mecie. Piotr Świeboda najlepszy w grupie N. Kuzaj próbował gonić lidera N-ki, ale zabrakło mu kilometrów OS-owych. Druga pozycja w klasie. Trzecie miejsce w Ence przypadło Wojciechowi Zaborowskiemu. A to Hołowczyc i Wisławski, którzy wygrali rajd Polski po raz drugi. Na drugą część podsumowania ubiegłego sezonu rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski zapraszamy za tydzień.